Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Chciałem powiedzieć, że z trudem mogę się pogodzić z tym, że zamieniono tę izbę w wyszynk Bar Mleczny, a przed chwilą obrazki, które widzieliśmy na tej sali, przypominały sceny rodem z filmu Wielkie Żarcie Marco Ferreriego. To jest niepoważne, ponieważ będziemy za chwilę głosować bardzo, bardzo ważny projekt. Projekt dotyczący zmiany i zabezpieczenia lasów państwowych w Konstytucji Rzeczpospolitej. To wymaga powagi. Dlatego wnoszę o 5 minut przerwy, żeby pani posłanka Pawłowicz mogła wynieść brudne naczynia i sztućce z tej sali, żebyśmy nie musieli w takich okolicznościach głosować. Dziękuję bardzo. W jakim trybie, pani poseł? Rozumiem, że głos przeciwny w sprawie formalnej. Bardzo proszę pana marszałka o zwrócenie uwagi, tutaj tej lewej stronie i pouczenie, że jednak prześladowanie i gnębienie, w ogóle odzywanie się takie odzywki i tego typu zaczepiania nie powinny mieć miejsca i pan powinien zwrócić uwagę. Dobrze pan widzi, że siedzimy słuchawicą, pan też się przyłączył. Przed chwilą zwracał mi pan uwagę, podczas kiedy nie odzywałam się. Pan mnie po prostu w taki sposób traktuje, który nie powinien pan prosić traktować. Powinien pan mi zwrócić uwagę. I pana postępowanie i tych tam, ale to wiesz, Komisja Etyki nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, bo kiedy złożyłam skargę na pana marszałka do Komisji Etyki za odzywanie się do posłów i przeklinanie i opowiadanie, jak pan za, je i tak dalej, opozycję Komisją Macierewicza, to pani Brzygłocka, która przewodniczyła komisji, odmówiła od czerwca rozpatrzenia sprawy. Do pana składam 3 razy wniosek o to, że pan zobowiązał Komisję Etyki do rozpatrzenia wniosku, który pan dotyczy i pan nie jest w stanie doprowadzić do wykonania obowiązków. Uważam, że pan nie wykonuje obowiązków. Tamci ludzie wszyscy powinni być wykluczeni z tej sali. Czy pani poseł zaprzecza, jakoby konsumowała na sali? Proszę państwa, panie marszałku i Wysoka Izbo, formalnie. Panie pośle, w jakim trybie? Otóż ja... No ale jeżeli pan nie jest w stanie tutaj przewodniczyć posiedzeniu Sejmu bez doradztwa tego pana, który tu siedzi, to naprawdę współczuję. Panie Natomiast pośle, ja jeszcze chciałem raz panu powiedzieć, że... Panie pośle, w jakim trybie? Panie pośle, proszę do mnie. W jakim trybie? Proszę o zgłoszenie wniosku formalnego. O proszę pana, to jest dokładnie, panie marszałku, to co w tej chwili na tej sali się dzieje. To siadaj kurduplu. No rzeczywiście jestem niewysokiego wzrostu, ale są tu niżsi, na przykład pan profesor. Otóż proszę państwa... Panie pośle, jaki wniosek formalny pan składa? Jeszcze raz panu... Wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w celu przywołania marszałka Sejmu do porządku, żeby tą grubiańską część sali też przywoływał do porządku. Rozumiem, że pan poseł Palikot chce zgłosić głos przeciwny. Panie marszałku, składam również wniosek formalny o zwołanie Konwentu Seniorów i wykluczenie pani poseł Pawłowicz z dalszych obrad dzisiejszej sesji. Mamy już 2 wnioski formalne. Czy na ten wniosek jest odpowiedź? Nie ma odpowiedzi. Wobec tego
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów. Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy i zwołaniem Konwentu Seniorów? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 442, za 199, przeciw 250, wstrzymały się 2 osoby. Stwierdzam, że Sejm odrzucił wniosek formalny, a właściwie dwa współbrzmiące.